Zanim wybraliście Michała Doleżala jako następcę Stefana Horngachera, rozmawiałeś podobno z innymi kandydatami. Jak wyglądały te rozmowy? Co stanowiło największe trudności? Dlaczego żadna z tych rozmów nie zakończyła się sukcesem? Porozumienie. Były krótkie piłki były przede wszystkim. To było tak, że było pytanie, czy te osoby by się widziały na miejscu selekcjonera w Polsce. Niektórzy byli bardzo zaskoczeni, niektórzy od razu mówili, że nie, że mają kontrakty i na razie o tym w ogóle nie myślą. A tak jak na przykład z Ronim Honszu przeprowadziłem dosyć długą rozmowę już w Ramzał i dosyć długo się zastanawiał nad tym. Dlatego, że ja też wiedziałem, że Roni Honszu to był zawodnik, ale też i trener, który dosyć mocno rozpoczął, bo nawet Horngacher twierdził, że jak on poszedł do Szwajcarii, że trochę za wcześnie dla niego, że on powinien być jeszcze asystentem, nie od razu na pierwszego trenera. Ale przez te lata, które tam był, dosyć mocno się wypracował i było widać, że zrobił mocną robotę, dlatego że Christian Payer zdobył medal na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku. Ale ostatecznie nie chciał objąć reprezentacji Polski? Ja myślę przede wszystkim, że on się trochę bał, że przeraziło go przede wszystkim skala skoków w Polsce. To jest jedno, tam ma spokój w Szwajcarii, nie są tak popularne. Druga sprawa jest taka, że to jest team, który nie jest już młody, dlatego że nasi zawodnicy w większości już są po 30, więc są to najstarsi zawodnicy, jeśli chodzi o cały Puchar Świata i team. Ale też myślę, że gdzieś tam też sentyment do tego, że ten medal zdobył i że tam jeszcze ma coś do roboty. On się długo zastanawiał, w końcu, już nie pamiętam, gdzie to było, chyba na rowerze przyszedł do mnie i mówi, wiesz co, Adam, mówi, dziękuję Ci bardzo za propozycję i za tą, cały czas mnie to gdzieś tam mi chodziło po głowie i myślałem różne sprawy, ale chciałbym bardzo, ale jeszcze mam dużo do Szwajcarii, do roboty i na razie chciałbym się na tym skoncentrować. I w tej sytuacji Michał Doleżal to był najlepszy wybór, jakiego mogliście dokonać? Myślę, że tak, dlatego że ja obawiałem się tylko jednego, że Michał jest takim trenerem, który jest bardzo taki koleżeński i może nie mieć takiego temperamentu, gdzie przyjdzie czasem trzeba nawet tym starszym zawodnikom tupnąć pięścią w stół i powiedzieć, tak to masz zrobić, bo pamiętam, jak było ze mną i z Łukaszem Kruczkiem, to była podobna sytuacja i to troszkę mnie tak tylko zniechęcało. A już nie zniechęca? Teraz już jesteś spokojny o to, że on będzie wystarczająco stanowczy jako trener? Tego się nie da powiedzieć. To się musi sprawdzić. To jeśli się komuś daje szansę, to trzeba mu zawierzyć w to i obserwować, co się dzieje. Ale ma jeszcze Grześka Sobczyka, który jest bardzo stanowczy. Jest taki przyjacielski, ale on jak trzeba, to ma taki góralski charakter gdzieś tam. To on wstrząśnie wtedy chłopakami. Ten poprzedni sezon skoków narciarskich był bardzo udany dla Polaków. Aż trzech naszych skoczków, Kamil, Piotrek i Dawid, znalazło się w czołowej piątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W jakim stopniu to jest zasługa trenera Horngachera, sztabu szkoleniowego, a w jakim można na to spojrzeć szerzej, uznać, że jest to efekt zjawiska Małysz Omani, która 19 lat temu ogarnęła cały kraj? Małysz Omani to może jest efekt taki, że w ogóle ci zawodnicy zaczęli, większość z nich zaczęło przygodę ze skokami, czy gdzieś tam dopiero wtedy dosyć poważnie o tym myśleli, bo w skokach się wiele zmieniło. Przede wszystkim podejście, ale nie tylko zawodników, ale i sztabów, i związku. Za tym przyszły oczywiście pieniądze, sponsorzy. W 93, 4, 5 roku, jak ja zaczynałem przygodę z kadrą, no to myśmy mieli po jednym samochodzie, kurczę. Narty trzeba było gdzieś tam prosić. Jeden kombinezon. Ja pamiętam, jak wygrywałem Puchar Świata w choćby i w Hakubie, no to skakałem w kombinezonie od Harady, który był zawinięty, tutaj były nogawki na dole. No i w takim kombinezonie skakałem cały sezon. Po prostu tak mi ten kombinezon pasował, że sobie w nim skakałem i potrafiłem nawet w nim wygrać, więc no... To myślę, że to jakaś jest przyczyna tego, że teraz są takie wyniki, to, że ta młodzież nie odeszła i nie zniechęciła się wtedy, że chciała odnosić sukcesy. Kolejna rzecz to są zawodnicy. No, jeśli nie masz talentu, nie masz predyspozycji do tego sportu, to będzie Ci bardzo ciężko odnieść sukces. Możesz być w miarę przeciętnym zawodnikiem, ale tym, który będzie wygrywał, raczej masz rzadkie czy minimalne szanse.
A do tego dochodzi właśnie sztab, bo tutaj trzeba podkreślić jedną rzecz, że to nie tylko Hongaher, ale to cały sztab, no bo w tym momencie sztab liczy 7 osób, a ten szerszy, taki, który są ci osoby dochodzące i takie, które jeżdżą nie zawsze, jest kolejnych chyba 4 czy 5, więc to pokazuje, że gdzieś tam jesteśmy w tej czołówce, jeśli chodzi o całe to zaplecze. Nie mówiąc o tym, że jesteśmy najlepsi na świecie, no bo wygraliśmy po raz kolejny Puchar Narodów i to jest bardzo cenne trofeum. To pokazuje, że skoki w Polsce są na tym najwyższym poziomie na świecie.